Dzień dobry wszystkim, wyprowadzamy się z Sedony. Żegnamy nasz hotel Green Tree. Bardzo fajny. Ale teraz trzeba ruszać z powrotem na drogę 66. Dzisiaj mamy zamiar spać w Needles w Kalifornii. Pierwszy przystanek we Flagstaff. Hala North Arizona University, a zaraz obok niej kolejny gigant. Uciekamy. Trzeba uciekać, bo nie zapłaciliśmy za parking. Do zobaczenia, stary. Zaczynamy zwiedzanie miasta. A przed nami budynek, który obecnie jest Visitor Center. Jest to stacja kolejowa, zbudowana w 1926 roku. Jakbyście się zastanawiali, czemu jest gorszy dźwięk, to ktoś zapomniał tutaj wyłączyć mikrofon i rozładowała się bateria. A my właśnie idziemy po pierwszym naszym w tym roku śniegu. I lodzie. Coś dla mnie. Zawsze przydatne info. Wybieramy to. Jesteśmy właśnie we Flagstaff. Rozpoczęliśmy zwiedzanie downtown. Pierwszy przystanek, budynek Macmillana. Był to budynek, który został zbudowany w 1886 roku, a sam Macmillan był pierwszym osadnikiem we Flagstaff. A oto budynek w pełnej okazałości. Przystanek numer 2 za mną, Weatherford Hotel, został zbudowany w 1897 roku. Plac dziedzictwa. Póki co strasznie pusty. Jesteśmy przed kolejnym budynkiem Johna Weatherforda, tego, który zbudował również hotel, który przed nią pokazywaliśmy. Jest to opera z 1911 roku, która w niedługim czasie po zbudowaniu i otwarciu zawaliła się pod naporem śniegu w którychś ze świątecznych poranków, ale została odbudowana i działa do dzisiaj. Kolejnym budynkiem, który widzimy w downtown, jest hotel Monte Vista, który został wybudowany w 1927 roku i jak mówi broszurka, stał się nowatorskim budynkiem, który uprzyjaźnia ludziom wypoczynek i spanie. Znajdujemy się właśnie przed pierwszym budynkiem we Flagstaff, który był dwupiętrowy. Budynek braci Barbot, nie mylić z Rami, tylko się często mówi. Budynek z 1888 roku. I to, co jest ciekawe, w Stanach, jak mówimy o budynku dwupiętrowym, to znaczy, że ma jedno piętro. Koniec naszej wycieczki, znajdujemy się przed zajezdnią, która została zbudowana w 1889 roku. Jesteśmy zaraz przy torach, a oznacza to, że wszyscy ludzie przyjeżdżający bądź wyjeżdżający z Flagstaff mieli tutaj swoje schronienie. Jako to schronienie służył on przez 27 lat. Thank you.
Dobra, zgłodnieliśmy. Jednak przetestujemy tą knajpę Coca-Coli. To miała być kanapka. Kanapka po amerykańsku. Jaka ocena knajpy? Czwóreczka na piąteczkę. Ja też bym tak powiedział. Znaczy ja bym powiedział 7 na 10. Nie jest źle. Zobaczymy po rachunku. I taki kibel to ja szanuję. Dzisiaj zdecydowanie pustki. Idziemy? Zaczęliśmy w Chicago, byliśmy w Tulsie, byliśmy w Tucumcari, jedziemy do Williams, jesteśmy w Williams, jedziemy do Kingman, a za kilka dni LA. Williams to ostatnie miasto, które zostało ominięte przez autostradę I-40. Stało się to 13 oktobra 1984 roku. Historyczna część, którą właśnie Angel uratował. Mega, Seligman. Panny Barbershop i Gift Shop. Anioła drogi 66, który obecnie ma bodajże 94 lata. I z tego co wyczytaliśmy w zeszłym miesiącu przeszedł na emeryturę. Tutaj jego historia związana przez całe życie z drogą 66. I to on zawiązał stowarzyszenie, które miało na celu uratowanie tego odcinka drogi. Co się zresztą udało. Tutaj jeszcze informacja o przejściu Angela na emeryturę. Angel czy Angel? Angel. Angel. Może być. Przejście uczy każdego dnia. No dobra, kończymy na dzisiaj dzień. Wysiadamy z naszej fury. Słuchajcie, to jest to, co uwielbiam w Stanach. I już jesteśmy w domu. Do jutra. Cześć.